Tak, potwierdzam. Jestem absolwentem tego zacnego przybytku. Skończyłem studia w 2009 roku, także faktycznie niedawno. I istotnie prowadziłem ten wykład, tak szczerze mówiąc już zapomniałem o jego nazwie, ale tak było. Wszystko mi tutaj ładnie wyłuszczyłeś. No już skoro się przedstawiłem, no to, znaczy Szymon mnie przedstawił, no to już myślę, że nie muszę. Natomiast tak, no wiele się zmieniło przez ten czas. Też chciałem się dzisiaj z wami podzielić kilkoma projektami, przemyśleniami, jakimś swoim doświadczeniem. No, update, jeśli chodzi o tamte historię, to zostałem prezesem firmy Shig Architekci, także to już jestem, jest już to moja firma. Natomiast jednocześnie otworzyłem drugą firmę, DreamWorlds, także tutaj już pod tymi barwami możecie widzieć, no, następny slajd jest w starych barwach. No, gdzie już też widnieje moje nazwisko, także duma rozpiera. Świetnie. Naszym takim hasłem, mottem naszej firmy to jest pierwszy krok do realizacji marzeń, w sensie Shig. I dzisiaj właśnie o tym chciałem porozmawiać, to chciałem postawić sobie jako temat naszego dzisiejszego spotkania, no bo jako architekci jesteśmy wielkimi marzycielami i tak naprawdę nasz zawód polega właśnie na tym, żeby te marzenia realizować, marzenia innych osób, ale pytanie, jakie my mamy marzenia i jak te marzenia realizować, no bo też jako projektanci też chcemy coś tworzyć i robić. No i to taka krótkie, oczywiście no, jest mnóstwo projektów, które teraz w międzyczasie zrealizowaliśmy, więc wybrałem 4 takie charakterystyczne, chociaż tak sobie myślałem właśnie, że my architekci jesteśmy takimi dawcami szczęścia, także my po prostu dajemy szczęście innym ludziom, bo robimy mieszkania im, robimy miejsca publiczne, gdzie będą tam przebywać, no i między innymi tutaj pierwszy taki case, czyli party project versus zabić faksem, ale do tego przejdę za chwilę. Jak jest ciężko, bo nasza praca no, nie jest lekka, często jest naprawdę nieprzyjemnie, co już na ostatnim wykładzie myślę, że trochę przybliżyłem, no to sobie myślę o Edisonie, który właśnie dał tą maksymę, czyli nie przepracował ani jednego dnia w swoim życiu, bo wszystko, co robił, było przyjemnością. No i ja też myślę, że w ten sposób powinniśmy podchodzić do tego tematu. Ja osobiście zawsze miałem marzenie, żeby latać. Myślę, że to marzenie było bliskie całej ludzkości. No i tutaj postać Samuela Langleya. Pewnie nikt z was nie wie, kto to jest, a to dlatego, że ten człowiek miał wynaleźć maszynę latającą. Był to ceniony fizyk i astronom, który miał olbrzymie granty, finansowanie. No ale tych dwóch panów zwyciężyło. Dlatego, że oni mieli marzenia, żeby latać i pomimo tego, że nie mieli wykształcenia, nie mieli wielkich zasobów finansowych, mieli mały zespół, dopięli swego, zrealizowali swoje marzenie, maszynę latającą. No i tak przechodzę do naszego marzenia, czyli ja kończąc studia w tym 2009 roku, a tak naprawdę w 2008 byłem na Erasmusie i po Erasmusie doznałem traumy poerasmusowej, czyli wróciłem na ziemię do naszej uczelni, która różniła się dosyć mocno od uczelni zachodnich. No i stwierdziłem, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie jak najszybciej udanie się na jakiegoś rodzaju do pracy. Były to czasy fantastyczne, bo 2008, no to powiedzmy Prosperity, budowało się najwspanialsze obiekty. Tak wyglądał Shig Architekci, a dokładnie powiedzmy jedno biuro 25-metrowe, jeden komputer, jeden powiedzmy drukarka. Ale mieliśmy te marzenia, o których wspominałem przed chwilą, czyli tak jak bracia Wright, chcieliśmy realizować wielkie rzeczy. No i 15 września 2008 roku padł Lehman Brothers i rozpoczął się wielki kryzys. My tak nie do końca o tym wiedzieliśmy, co się dzieje, ale poczuliśmy to na swojej skórze, bo z 5 projektów, które realizowaliśmy, dużych, został nam jeden. No i ogólnie trochę nas przyszpiliło, także nie mając za dużych warunków, stwierdziliśmy, że tak jak Bill Gates siedział w garażu, tak my osiedliliśmy się u mnie w domu i zaczęliśmy robić projekty, tutaj zdjęcia właśnie z przygotowań do projektu w Tychach, czyli w tej chwili chyba najnowocześniejszego akwaparku w Europie, który jest realizowany. No i walczyliśmy dzielnie, pomimo tego, że nie mieliśmy za dużo doświadczenia ani
no, zasobów, to tak jak widać, pracowaliśmy, żeby to wszystko osiągnąć. Trochę nam odbijało podczas tej pracy, ale stwierdziliśmy, że no, to jest to, co chcemy robić, nie? To są te marzenia, czyli tak jak tu ten Edison powiedział, że no, nie pracowaliśmy, tylko się bawiliśmy architekturą. No i udało się. Po ciężkiej pracy przyszedł sukces, wygraliśmy konkurs. Tutaj między innymi zespół plus w środku pan prezes Gielecia, który był tym ideodawcą, to znaczy tym inwestorem. I to, co mówię, my jesteśmy od tego, żeby spełniać marzenia innych. Także on miał wielkie marzenia stworzenia aquaparku, a my te marzenie zaczęliśmy realizować. No i tak powstała idea stworzenia wielkiego obiektu, tutaj tam 90 tysięcy metrów sześciennych. Powierzchnia użytkowa jest 16 tysięcy, ale towarzyszącej jest 25, także potężny obiekt. Lustro wody, jedne z największych w Polsce. I wiele niesamowitych atrakcji. Tak on wygląda w tej chwili, to znaczy to zdjęcie jest już też chyba z grudnia, także trochę jeszcze nam zostało do pracy. Plan jest taki, żeby we wrześniu skończyć obiekt i go otworzyć. No niesamowite jest patrzeć, jak te marzenia się urealniają, to znaczy widzieć, jak każda kreska, którą stawiamy, po prostu jest realizowana. I tak wygląda wnętrze, powiedzmy, też z grudnia. W tej chwili te drzewko jest tam projektowane jeszcze, ale no wszystko dokładnie tak, jak to wymyśliliśmy i robiliśmy, to powstaje. Tutaj widać między innymi most taki zwieszany, przez który prawie bym zginął, bo jak go projektowaliśmy, pojechałem do kumpla, stwierdziliśmy, do Pawła Kobierzewskiego, mojego wspólnika, i stwierdziliśmy, że no musimy coś tutaj poprojektować, zrobić to tak, żeby to działało. No i powiem tyle, że projektując to, trochę się bujałem na krześle, a to było stare krzesło, rozpadło się pode mną i taki 15-20-centymetrowy gwóźdź przebił mnie na wylot, także wprawdzie na szczęście tylko z boku, jakby parę centymetrów było dalej, to już byłoby kiepsko. Także projektowanie jest niebezpieczne, jak widać. Natomiast no, tutaj krótki filmik, żeby wam pokazać, co się tam będzie znajdowało. Tak. Ja się będę tutaj tak co jakiś czas posługiwał tymi filmikami, także takie małe przerywniki zrobimy sobie. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to oczywiście, że projekt jest sam w sobie niesamowity, bo ma mnóstwo tych zagadnień, sami widzieliście, od basenów piwnych i takich ciekawostek, jak chcieliśmy znaleźć odpowiednią kadź, w której byśmy to robili. Znaleźliśmy prawdziwą, oryginalną, inwestor już był zadowolony, projektowaliśmy już na tej kadzi konkretnej i nagle się okazało, że została sprzedana, no i trzeba było zacząć projektowanie od nowa. Dowiedzieliśmy się wszystkiego o ważeniu piwa i różnych innych elementach, także każdy projekt to jest oddzielne wyzwanie. Tu też taki współczynnik finansowy, bo uważam, że jedną z naszych misji jako projektanta to jest urzeczywistnienie tych marzeń inwestora, ale jakby kluczowym jest to, że jeżeli coś zaprojektujemy za 100 milionów, to ma być 100 milionów, a nie tak jak przeważnie to się odbywa, że za 200 czy 300. Także to też, powiedzmy, w naszym projektowaniu jest mega ważne, żeby trzymać się tych kosztów, pilnować się. No i tutaj jest właśnie ta taka rozpiska, że nasz kosztorys tam wynosił 98, a oferty różnych firm mieściły się, powiedzmy, w 10% błędzie na plus i minus. No wracając tutaj do samego obiektu i do akurat wnętrza jeszcze z innej strony, to jak tworzymy obiekty, staramy się nawiązywać do lokalnych tradycji. No z Tychami to było trochę trudno, bo to jest bardzo młode miasto, bardzo specyficzne jak na śląskie warunki. Jak robiliśmy research, zastanawialiśmy się, dlaczego tam nie ma kopalni. No i się okazuje, że tam węgiel jest, ale z jakichś powodów nie realizowano tam takiego planu. Miasto jest, tak jak wspomniałem, młode, dynamicznie rozwijające się i aquapark miał to odzwierciedlać. Także staraliśmy się zrobić bardzo nowoczesne wnętrze, bardzo dynamiczne, nawiązujące do największej dumy miasta, czyli właśnie do Poprocan i do tych takich żaglówek, które gdzieś tu się, powiedzmy, przewijają, te motywy łuków. Tutaj też taki slajd z technologią.
żeby uświadomić, jak dużo, powiedzmy, w naszej pracy musimy zastanawiać się nad różnymi rzeczami, czyli w ogóle procesem budowlanym, jak włożyć te rzeczy na miejsce, bo jeżeli tego nie przewidzimy, to się okazują różne tragiczne sytuacje. Otworowanie wszystkich elementów, no jest to naprawdę niesamowicie ciekawe, jak widzicie tutaj tam prawy górny róg, pompy do symulatora surfingu, no są po prostu przepotężne, okazało się, że mamy teraz w tej chwili cały surfing skończony, piękne sufity podwieszane, zamontowane, no i my oczywiście w specyfikacji napisaliśmy, że trzeba uwzględnić te pompy w montażu, natomiast generalny wykonawca nie uwzględnił, no i teraz będzie pruł od stropu przez cały dach i w ogóle jeszcze jest cała operacja, żeby podjechać dźwigami, żeby to w ogóle włożyć, także na budowie zawsze ciekawie jest. Tu z prawej strony widać tą skórę kameleona, które jest na naszych panelach, robi niesamowite wrażenie, w zależności od pory dnia, no to się mieni. Oczywiście boimy się nacjonalistów, że nam spalą obiekt, ale bo gdzieś tam jakieś porównania do tęczy się pojawiły, ale może się jakoś uchroni. I teraz, tak, jeszcze chwila wnętrza, tu po lewej stronie właśnie ten surfing, tutaj wnętrze w trakcie budowy staraliśmy się też, problem z takim obiektem jest, jeśli chodzi o materiały, to znaczy kwestia wytrzymałości tych materiałów na silne chemikalia. No i to w dużej mierze limituje rozwiązania, także wbrew pozorom głównie jest tu beton, te drewno to jest oczywiście pseudo, to jest wszystko fikcja i fotomontaż, ale efekt wizualny jest naprawdę niesamowity. I tutaj też taki krótki filmik. Często ludzie mnie pytają, co tam u ciebie, ja mówię, no budowa w Tychach, jak widać przez kilka lat, nieustannie i to samo. Natomiast no, ten rozmiar powoduje, że temat jest długi i pracochłonny, ale no, tak jak powiedziałem, niesamowite jest patrzeć, jak te marzenie się spełnia, i bo moim takim wielkim marzeniem było zawsze zaprojektować park rozrywki, no może to nie park rozrywki, ale dużo rozrywki dla ludzi tworzymy i są tutaj rozwiązania naprawdę niesamowite. Jeśli chodzi o to zabić faksem, no to powiem tyle, że jak robiliśmy ten projekt, no to poświęciliśmy wszystko. Przez 3 tygodnie praktycznie nie spaliśmy, żeby zrealizować ten projekt. Zdążyliśmy w terminie, prawie rzutem na taśmę, oddaliśmy. No i cały czas projektowy na zrobienie koncepcji było 2 miesiące. Natomiast czas sprawdzania przez inwestora trwał 5 roku i oni tak co 2 tygodnie średnio wysyłali nam faks z hasłem, że przedłużają o jeszcze tydzień, nie? Więc czy tam 2 tygodnie. My zawsze tak, no to już czy my wygraliśmy, no i wychodził faks i się okazywało, że za 2 tygodnie. No i w końcu ten jeden faks był właściwy. Natomiast chciałem się odnieść tutaj do słów doktora Kubeca, który jak uczył mnie i mówił do swojej grupy, zastanówcie się, czy chcecie wygrywać duże konkursy. Ja mówię, kurde, o czym ten człowiek w ogóle rozmawia, nie? Mówię, no przecież my po to tu przyszliśmy. Przyszliśmy na te studia, żeby tworzyć hiper, super architekturę. No w tamtym czasie właśnie tego typu obiekty powstawały. Ja mówię, o co chodzi? No ale szybko zrozumiałem jego, w momencie, kiedy wygraliśmy Tychy i zaczęliśmy je realizować, to szybko zrozumiałem, o co mu chodziło, no bo po prostu ilość problemów i no, w ogóle jest takie przekonanie, że architekt to jest najlepszy chłopiec do bicia, czy tam dziewczyna, i wszystko, co jest, to jest winą architekta, bez względu, czy to jest koordynacja konstrukcji, czy jakiejkolwiek innej rzeczy, to architekt powinien się znać na wszystkim. No ale są też pozytywne strony tego czynnika, bo oczywiście jeszcze obiekt nie został otwarty do użytku, a już wygraliśmy. Miałem przyjemność dzięki temu zwiedzenia Dubaju. No i niesamowitą satysfakcją, jeśli chodzi o te spełnienie marzeń, to jest no, zrobienie najszybszej zjeżdżalni w Polsce. Jest też bajer 65 km na godzinę, 2,6G przeciążenia. No i co mnie kręci i nie mogę się doczekać, to właśnie taka atrakcja, która tam powstanie i która też dużo problemów nam nastręcza. I nastręcza, jak już mówię.
No i tyle w temacie akwaparku w Tychach. Było jak było. Tu kolejny case, czyli projekt hotelowy. Tutaj pod tytułem nie można przestać marzyć, bo cały czas robimy różne projekty, ale bardzo mi zależy na tym, żeby zrobić hotel. No i w końcu znaleźli się inwestorzy prywatni, którzy stwierdzili, że chcą z nami zrobić hotel wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowo-wodnym. Po długiej walce, nierównej, ale udało nam się ich namówić, no i zaczęliśmy realizować. No i taki jest efekt tej pracy. Tak jak mówiłem, każdy obiekt chcemy wpisywać trochę w klimat danego miejsca. W Tychach to były te żaglówki, fale. Tutaj oczywiście plan terenu, ale inwestor stwierdził, że mamy fantastyczne warunki, bo jest 8 hektarów, gdzie możemy sobie zagospodarować. Sęk w tym, że można było tylko w tym miejscu projektować i teren się znacząco zmniejszył i ciężko było wprowadzić 150 pokoi plus cały basen akwaparkowy, także ostatecznie prawie to całkowicie zabudowaliśmy. Taką ideą, którą stwierdziliśmy, że będzie związane z tym morzem, to jest właśnie alfabet Morsa i całą strukturą jego tworzenia. Tak też powstała idea na kształtowanie układu, żeby wszystko podporządkować tej jednej mocnej idei. No i tak oczywiście jeszcze dodatkowym problemem było to, że jest to obiekt w obszarze ochrony konserwatorskiej, bo ten budynek z prawej to jest pałac. Także no, zadanie było trudne, jak zrobić nowoczesny obiekt, który jeszcze przejdzie przez konserwatora. No i tak stwierdziliśmy, że to kształtowanie bryły budynku, to jest taka synteza, tutaj jest oczywiście pałac był wielokrotnie przebudowywany, niszczony, także to jest to, co z niego zostało. Oczywiście bezcenny zabytek do zachowania. Wobec tego zrobiliśmy taką syntezę, jak mógłby wyglądać nowoczesny obiekt w tym charakterze i stanąć mniej więcej z boku. Także zaczęliśmy to syntezować, tak żeby nawiązać do tych okien, a oczywiście też obiekt hotelowy wymaga dużej ilości światła w pokojach, także potrzebowaliśmy dużej ilości przeszkleń. Stąd tak wykombinowaliśmy, że raz, że musimy zrobić cały obiekt, który się składa z takiej no, wielkiej kostki, jakoś trzeba ją odchudzić, żeby ona tak nie dominowała tej przestrzeni, nie zniszczyła nam tego pałacu, więc podzieliliśmy to takie właśnie segmenty i te szklane takie przebicia. Okay. No więc podzieliliśmy to takie mniejsze boksy i te boksy przedstawiały odpowiednią ilość tutaj takich 7 domków z jednej strony i 5 z drugiej. Od strony ruchliwej ulicy oddzieliliśmy to przestrzenią taką konferencyjną, te szkło takie systemowe, to tutaj to przedstawia. No i w dalszej części był aquapark. Zagospodarowanie terenu, no tak w skrócie, jak widzicie, no, główne dojście oczywiście od promenady, tutaj dwa parki bardzo widokowe, przejście takie, bo tam też jeszcze chcieliśmy trochę handlu zrobić, te baseny rekreacyjne, jedne, drugie. Tu z prawej strony są takie partery zrobione dla pałacu, natomiast po lewej stronie jest taki widokowy krajobrazowy park. Tutaj oczywiście postaraliśmy się o to, żeby samochody i autobusy objeżdżały to dookoła, żeby nam przez środek naszej promenady nie przechodzili ludzie i mieliśmy samochody. No i taki bezpośredni trakt pieszy, który umożliwiał dostęp zarówno do obiektu, jak i do tej części tutaj morza, który jest od północnej strony, jak widać już tam fragment. Też przejście z pałacu, żeby połączyć go z naszym nowym obiektem i żeby go nie odcinać do tego parku krajobrazowego. Stworzyliśmy tam różnego rodzaju partery, buldery i wszystkie inne elementy, no plus domki na drzewach, żeby też klimat wykorzystać. No i tak tutaj mniej więcej to wygląda część o tej strony południowej. Wszystko pięknie, ładnie. Też możliwość rozbudowy w przyszłości, także szereg fajnych rzeczy, które można było potem dołożyć. Tutaj znowu to kształtowanie elewacji, no to też chcieliśmy, powiedzmy, jak to powiedział Zagała, uporządkowany chaos, także wprowadzamy chaos poprzez różnego rodzaju otwarcia, ale ten uporządkowanie polega na tym, że korzystając z alfabetu Morsa tworzymy pewien zapis, no bo też chcieliśmy, tak jak w naszych obiektach Tychach czy innych, stworzyć edukatorium, tak żeby ludzie się mogli trochę pouczyć, więc te zapisy
gdzie się pojawiają, także cała elewacja nam się tworzy. Wszystkie te domki były opisane, no i tak dzięki temu powstaje efekt pewnej mozaiki w jakiś sposób zapisanej. To jest oczywiście w strefie tej sklepowej, gdzie takie przeszklenia no, były ograniczone i trzeba było coś wybrać. Natomiast z drugiej strony, od strony parku, znajdowały się pokoje hotelowe, więc tutaj już użytkownicy mogli sobie dowolnie otwierać te okiennice i tworzyć takie niezależne rytmy. No, szkoła systemowa, o której mówiłem, tutaj powiedzmy trochę o układzie funkcjonalnym, no tak no, szybciutko, no to mieliśmy tą hałaśliwą ulicę, więc staraliśmy się te pokoje oddzielić na słonecznienie, oczywiście od strony południowej, co przy naszym morzu to jest dosyć duży problem. Różnego rodzaju wejścia, bo mamy różnych użytkowników, od handlowych przez recepcje, sklepy, gastronomię, konferencje, wreszcie techniczne, tutaj wejście do parku, no i oczywiście do aquaparku przejścia, także squashe i różne inne. Także mnóstwo ludzi, zorganizowanie tych przejść było dosyć problematyczne. Baseny zewnętrzne, które też pracowały w okresie letnim, to też jest inny bilet, inny klient. No już pierwsze piętro już bardziej zorganizowane, gdzie tu mamy oczywiście część hotelową, gastronomiczną. Bardzo ważnym był dancing, strefa do zabawy plus bowling. Także to też trzeba było jeszcze rozdzielić, także mieliśmy tutaj tych klatek sodowych, różnych rozmieszczeń bardzo, bardzo dużo. No i wreszcie kolejne piętra pokazujące różne aspekty tam bajeru. Taki najważniejszy rzeczy to jest strefa saunowa, którą zrobiliśmy w taki sposób, żeby inni użytkownicy nie przeszkadzali hotelowi i vice versa. Także oczywiście łącznik z częścią pałacową. No i wreszcie basen w stylu Infinity Pool, tak, żeby goście hotelowi mieli swój własny basen, taki indywidualny, z widokiem bezpośrednio na morze, no bo tam dosyć wysoki klif, także umożliwiał możliwość bardzo fajnej ekspozycji. No tutaj właśnie ta analiza widoczności, że z pokojów można zobaczyć zarówno park, jak i morze. Tutaj nie ma widoku na sauny, które są ograniczone, no i piękny widok z tego Infinity Pool na nasze tutaj morze polskie, bałtyckie. No i tak to mniej więcej wyglądało. No i my tu już myśleliśmy, że no w ogóle rewelacja, jeszcze w dodatku wygraliśmy kolejny konkurs, kolejny wyjazd, tym razem koleżanka pojechała do Singapuru. Także dobrze się bawiłam, no ale okazało się, że trochę słabo, bo nasz klient nie kupił tego tematu, pomimo nagród stwierdził, że projekt jest słaby, mianowicie nie identyfikowali się z nim, nie przedstawiał ich marzeń. No i wtedy właśnie stwierdziliśmy, że no to w zasadzie to my musimy spełniać ich marzenia, a nie nasze aspiracje. Więc zaczęliśmy kombinować, jak zrobić, żeby ten projekt był dobry, a jednocześnie architektonicznie, a jednocześnie spełniał interesy inwestora. No i bardzo ciężkie były negocjacje, bo inwestor stwierdził, że my tego nie potrafimy zrobić. No i tutaj pomógł film Bogowie, bo akurat wtedy leciał w kinach i ja tak rozmawiałem z tymi inwestorami, powiedziałem im tak, że mogą sobie wziąć inne biuro i to inne biuro pewnie im coś tam zrobi, ale żadne biuro nie będzie tak walczyć o tego klienta i tak jak w tym filmie, że nieważne jest od środków, ważne są te intencje, ważna jest ta chęć z realizacji. Nasza firma ma to do siebie, że po prostu bardzo, bardzo dąży do celu. I to klienta przekonało, te Bogowie, dali nam jeszcze jedną szansę. No i efekt był taki, że przeprojektowaliśmy zupełnie obiekt. Wysililiśmy się jeszcze bardziej. Główny zarzut w tej pierwszej koncepcji było to, że obiekt był strasznie zamknięty. Może te okiennice, może te inne rzeczy sprawiły, że ludzie mieli wrażenie, że jest zamknięty, więc my go otworzyliśmy. Praktycznie w całym parterze zrobiliśmy kawiarnię, różnego rodzaju zabiegi takie, żeby był transparentny.
Dodatkowo zrobiliśmy taką ideę, ponieważ w tym miejscu znajduje się geotermia i mamy zasób energii i ogólnie mają być to termy. I tak zastanawialiśmy się, co zrobić, jaki temat, który byłby ciekawy i fajny. No i wymyśliliśmy, że fantastycznie będzie stworzyć aquapark, który będzie nosił nazwę Islandii, czyli krainy lodu i ognia. I te gejzery, te wodospady nas mocno zainspirowały, plus taka dosyć nowoczesna forma origami związana z tymi bryłami lodu, które się gdzieś tam odrywają. No wnętrze no, hipernowoczesne plus połączenie właśnie z tymi ideologią Skandynawii, a dokładnie Islandii i tej geotermii. No to jeszcze z takich ciekawostek, nie wiem czy do końca to widać, ale znajduje się też tam akwarium, bo nasz klient w ogóle jest rolnikiem i posiada 50 hektarów choinek na święta, 1500 sztuk bydła, a między innymi zaczął inwestować w łososie, polskiego łososia i między innymi tutaj w różnych akwariach będą pływać łososie z hodowli, także będzie można zamówić do jedzenia sobie w międzyczasie. I to tyle, jeśli chodzi o ciekawostki różnych projektów i takie trudne losy. Tutaj trzeci case, czyli marzyć najlepiej z kimś i kamaszki spadły. Kolejny temat to Chełm, Chełmski Park Wodny, Centrum Sportów Wodnych. Jest to obiekt, który otworzyliśmy teraz 26 listopada. Tak jak mówimy, zawsze szukamy gdzieś tej mocnej idei związanej z miejscem. Chełm to jest ciekawe miejsce, ponieważ jest całkowicie zbudowane na kredzie. Całe miasto żyło z wydobycia kredy. Część miasta się zawaliła z tego powodu, że ludzie w piwnicach sobie drążyli takie tunele i wydobywali sobie na własną rękę kredę, która w czasach średniowiecznych no, miała niesamowitą cenę. Ale do dnia dzisiejszego jest kopalnia odkrywkowa, z której też korzystają. No i my tak wyszliśmy z tego założenia, że skoro Chełm słynie z tej kredy i jeszcze dodatkowo dowiedzieliśmy się, że źli komuniści zabronili budowy wysokich obiektów i dlatego inwestor bardzo chciał mieć wysoki budynek, taki naprawdę no, wysokościowiec wręcz, no to stwierdziliśmy, że my to tak wypiętrzymy ten budynek. Po zrobieniu badań geologicznych okazało się, że ci źli komuniści to tak czasami mieli rację. Okazało się, że warunki gruntowe są fatalne. Wbicie łopaty wiąże się z wytreśnięciem wody. Co więcej, no, teren mocno nie nadawał się na jakąkolwiek budowę. Okazało się, że wcześniej był tam stadion, który był zasypany, więc takie kurzawy różnego rodzaju, fatalne posadowienie. A dodatkowo była tam cerkiew, która została wybudowana na powitanie cara i cerkiew została wybudowana na tym terenie, który się nie nadawał, więc po 10 latach się zawaliła. No i gdzieś tam miała być. No ale myśmy się tym za bardzo nie przejmowali. Stwierdziliśmy, że skoro mamy to zadanie, to je wypełnimy. Też mieliśmy bardzo ograniczony budżet, bo tylko 35 milionów brutto na zrealizowanie olbrzymiego zadania, jakim było zbudowanie parku o potężnym programie, takim atrakcję, ale o tym później. No i ta idea tego wypiętrzania się tej skały, tej kredy, było naszym motywem przewodnim, no i tak powstała idea, żeby stworzyć obiekt z tej ziemi, czyli właśnie z kredy, która jest osłoną tego budynku. Kreda jest zrobiona z betonu architektonicznego, który stał się takim trochę naszym znakiem rozpoznawczym, bo bardzo wdzięcznie tworzy się różne struktury i różne dekoracje, nazwijmy to tak, ale dające niesamowity klimat. No tak słabe zdjęcie, bo nie zdążyłem znaleźć lepszego, tak wyszedł w realu, nazwijmy to tak. No, on jest jakby nie trochę niedokończony, ponieważ w drugiej części ma być jeszcze centrum handlowe, które będzie powstawać w późniejszym czasie.
Także widać tam taki plac jeszcze w budowie z tyłu. Natomiast no fajnie się wpisuje w działkę, bo działka była bardzo mała. Udało się zrealizować. Nie wiem, czy będę miał zdjęcie nawet tutaj wnętrza, ale okazało się przy realizacji, że ten grunt jest na tyle fatalny, że trzeba wbić 1080 pali przemieszczeniowych. Także posadowienie stanowiło duże wyzwanie. W dodatku budynek został zbudowany w rekordowym czasie, bo w 1,5 roku odbicia pierwszej łopaty. A przy tej skali no, to było dosyć duże wyzwanie. Tutaj powiedzmy takie szybkie pokazanie, no tak jak powiedziałem, warunki gruntowe były fatalne, więc nie zdecydowaliśmy się na zrobienie podbasenia w piwnicy, tylko zrobiliśmy je na parterze. I tu ten parter składa się w części, z części takich atrakcji, czyli ten wejście, skłosze, przebieralnie, kawiarnia i bowling. No tam oczywiście rzeczy dodatkowe. Natomiast ta druga strefa tu ostatnia, taka duża, no to jest podbasenie całe. No i to jest taka pewna innowacyjne podejście do tematu. Mocno to ułatwiło i obniżyło koszty. Dzięki temu zmieściliśmy się w tym budżecie, nawet poniżej, bo ostateczna cena to było 33 miliony brutto. No i tutaj na piętrze dopiero są przebieralnie, kasy, szatnie dla niepełnosprawnych, baseny rekreacyjne, sportowe, jacuzzi oczywiście dla dzieci, strefy, ratownicy, gastro. No i potem na kolejnym kondygnacji część saunowa, przebieralnie, szatnie, tutaj zjeżdżalnie, fitness, siłownia, gastro taka dostępna też z zewnątrz. No i tutaj, że tak powiem, moment otwarcia. To, co mówię, że marzenia najlepiej dzielić z kimś i fantastyczne było to, że tutaj dyrektor Mirosław Czech i po mojej prawicy, czyli no tutaj z prawej strony Zbyszek Mazurek, czyli prezes Chełmskiego Parku. No, dzięki tej budowie i naprawdę dużym poświęceniu z obu stron, to znaczy z mojej, z zespołu oraz właśnie inwestora, stworzyliśmy super obiekt i mega się zaprzyjaźniliśmy. Także myślę, że to potrwa. I to jest mega satysfakcja, że ludzie się bardzo cieszyli. W Podzieńce stworzyli nam taką tablicę pamiątkową, podświetlaną w ogóle, także bajer. I co najważniejsze, to w tej chwili obiekt otwarty na początku grudnia odwiedziło już 60 tysięcy osób. Także okazało się potężnym sukcesem. My nawet takiej liczby nie planowaliśmy. Zakładaliśmy 40 tysięcy, także jest bardzo fajnie. Też jedną z mega satysfakcji to było to, że dużo osób niepełnosprawnych tam się znajduje i oni wreszcie mieli obiekt, który jest dostosowany do ich potrzeb. Także wreszcie zrobiliśmy coś dla ludzi, którzy byli pominięci dotychczas. Tam między innymi na filmiku było widać dziewczynkę, która jest silnie tam porażona i dopiero teraz mogła coś realizować. No i tu ostatni, czwarty przykład, czyli Made in Poland, jak ja to powiedziałem, bo międzynarodowy konkurs realizowany właśnie przez naszą drugą firmę. Park wodny w Szczecinie, fabryka wody. No i można powiedzieć, że dla nas baseniarzy to jest jak olimpiada, czyli tak co 5 lat jest robiony taki obiekt. Ten obiekt jest no, prawie 2 razy większy niż w Tychach, także jest jeszcze potężniejszy, ma olbrzymie centrum edukacyjne, takie muzeum wręcz. W ogóle cała idea jest taka, że ten obiekt jest jednym wielkim muzeum. Muszę powiedzieć, że też program został silnie zgapiony z Tychów, także inwestor bardzo się ucieszył, że to my wygraliśmy ten konkurs, chociaż, tak jak mówię, byliśmy tak zakodowani, że nawet zmieniliśmy nazwę firmy. Tutaj cały kompleks widoczny z lotu ptaka. Po prawej stronie jest część właśnie basenowa, po lewej część sportowo, ta edukacyjna. Obecnie znajdują się tam baseny właśnie odkryte. No i miasto stwierdziło, że to jest świetny pomysł, żeby rozbudować te centrum. No. Też zależało nam na nowoczesności, ale jak doszliśmy w ogóle do takiego konceptu, większość ludzi kojarzy Szczecin z morzem. Oczywiście morze jest, ale 100 kilometrów dalej. I Szczecin tak trochę nie lubi tego, że jest porównywane do tego miasta przy morzu.
czy nad morzem. My popatrzyliśmy na to, że takim najbardziej charakterystycznym elementem tego miasta, pomimo tych wielkich zniszczeń, które odbywały się w czasie II wojny światowej, to jest właśnie rzeka, która przepływa, która rzeźbi to miasto, która tworzy taki naturalny element, czyli ogólnie jest to miasto uznawane za taki Paryż polski. Dużo ulic ma takie aleje, różnego rodzaju gwieździście się rozprowadza, także my w ten ortogonalny świat zobaczyliśmy strefę taką zieloną, która jest naturalna, która jest płynna. I stwierdziliśmy, że damy bryły, które są takie ortogonalne, czyli nawiązujące do tych ludzi, świata ludzi, i przebijemy to tym rzekom, no i połączymy to takim mostem, łączącym te dwie funkcje, czyli tą basenową z edukacyjną, dając też taki trakt ludziom, żeby oni mogli korzystać, mogli się przemieszczać. Poza tym w ogóle Szczecin, najwięcej życia tam się dzieje na wałach Chrobrego, czyli wałach wzdłuż Odry. I tam ludzie się spotykają na randki, ludzie przychodzą do knajpek, barów. No i my chcieliśmy to też przeszczepić, także stworzyliśmy taką przepływającą rzekę przez ten obiekt. I wzdłuż tej rzeki chcemy mieć te wszystkie atrakcje, czyli też knajpy, restauracje, no i to ma te atrakcje. Też użyliśmy pewnego elementu, który był tam zawsze, czyli takiej kaskady wodnej, która nas w sumie zainspirowała do tej całej historii, a zwłaszcza tych łuków i tych takich podziałów, tak jakby, że w skale wyrzeźbiła ta rzeka swój rytm. No i tak to powstało. Tutaj też krótki filmik. No, tutaj znowu też realizacja jakichś marzeń, bo zawsze chciałem stworzyć basen rekinarium z możliwością pływania. Najbliższy taki obiekt znajduje się w Orlando na Florydzie i w tej chwili mam nadzieję, że w Szczecinie bardzo mocno nad tym pracujemy. Oczywiście jest to duże wyzwanie, bo jakby musimy złamać pewne bariery wyobraźni, zwłaszcza sanepidu, który nie wyobraża sobie tego, żeby rekiny pływały razem z ludźmi i vice versa. Ale na tym polega rozwój i nasza praca, żeby robić rzeczy niemożliwe, niesamowite i iść naprzód. I to zawsze jest coś, co mnie napędza, no bo robimy rzeczy naprawdę wyjątkowe i przyjemne. No i muszę powiedzieć tyle, że też w Polsce zupełnie nie całkowicie element taki niespotykany, czyli naturalne baseny uzdatniane za pomocą roślin, a nie chloru. I też okazuje się, że najbliżsi specjaliści są tylko w Niemczech, że tylko w Niemczech są takie obiekty. No i prawdopodobnie tak jak z folią ETF-e, którą my zaczęliśmy projektować i w Polsce jest chyba 5 obiektów, z czego 3 nasze, w których ta folia występuje. I jedynie to Afrykanarium ma w tej chwili też tą folię. Także też wprowadzamy nowe technologie i różne inne rzeczy do Polski. Czasem mnie to oczywiście dziwi, ale cieszy mnie to, że możemy być jakimiś prekursorami. To wracając tak do marzeń i różnych takich osobistych rzeczy, no, patrząc, sprowadzając to do systemu zarządzania, to tak co 4 lata mam taką życiową zmianę właśnie. W tym 2004 zacząłem studiowanie, w 2008 pojechałem na tego Erasmusa, dostałem się do Szika i zacząłem tam pracować, najpierw jako praktykant, potem jako asystent. W końcu zostałem kierownikiem biura, no i w 2012 zostałem wspólnikiem, a w 16 prezesem, no i otworzyłem nową firmę. Także zachęcam was do tego, żebyście marzyli, bo jak ja gdzieś kończyłem te studia, no to sobie nie wyobrażałem tego, że mógłbym robić jakieś małe, nie wiem, domki czy rzeczy skromne, tylko no, zawsze ta ambicja trochę mi ciążyła i musiałem być po prostu robić wielkie rzeczy. Już na studiach gdzieś tam się ścigałem z kolegami i też zachęcam do w ogóle takich rzeczy, które są na studiach, czyli właśnie samorząd, czy chociażby koła naukowe, bo to one stworzyły podwaliny tego sukcesu i tego, że dzisiaj mam taki zespół, bo mój wspólnik tutaj na górnym zdjęciu, Paweł, no poznałem go dzięki kołu naukowemu Gravizja, a tak naprawdę dzięki konkursowi Veluxa, ponieważ chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego,
też postawić poprzeczkę najwyżej jak się da. I w 2006 roku skorzystaliśmy z komputerów, które były na wydziale, zrobiliśmy filmik, no i wygraliśmy ten konkurs Veluxa, ale tak dzięki takim drobnostkom poznałem właśnie Pawła. Potem z Pawłem zacząłem pracować w samorządzie, no i stworzyła się niesamowita przyjaźń i współpraca. No i wiem, i dzięki takiej pracy, czyli właśnie w samorządzie, można poznać ludzi, czy da się z nimi potem pracować. No także tu też trochę naszą firmę widać. No ja mówię, no wiara w sukces. No wcześniej mieliśmy biuro 25-metrowe, dzisiaj jest to 350 metrów. Mamy bardzo dobre zespoły i tworzymy różne dziwne rzeczy. Między innymi właśnie myślę, że w Szczecinie może coś takiego sobie szczelimy. I ta możliwość kreacji jest rzeczą fantastyczną i tego, że możemy sobie wyobrażać różne dziwne rzeczy i je realizować. I dawać przyjemność no, setkom tysięcy ludzi. No bo powiedzmy gdzieś w Tychach planujemy 1 000 000 ludzi rocznie. Taki jest, będzie pewnie przemiał. No i jak mówię, no Shiga Architekci, pierwszy krok do realizacji marzeń, no tak było przynajmniej w moim przypadku, bo nie spodziewałem się, że zostanę w tej firmie. A tak jakoś wyszło, tak jak z McDonaldem. Teraz mówią do mnie panie kierowniku. No i nowa firma DreamWorks, która bardziej stawia na rzeczy cyfrowe. Jak widzieliście tam w maju prezentowaliśmy inwestorom i wszystkim innym w Tychach obiekt już z goglami. Pokazywaliśmy, jak to będzie ukończone. Zrobiło to niesamowite wrażenie. A tak nawiązując do początku tego wykładu, czyli nigdy nie przestawajcie marzeń, zawsze marzyłem, żeby latać. No i jak człowiek się zaprze, to się w końcu udaje. Także dzięki za uwagę, dzięki za dziś. No to teraz chwila na pytania. Dzięki za światło. Czy macie jakieś pytania? Może a propos tych marzeń? Zdobywać i zmieniać świat, więc chyba tak jak większość architektów. Ale pytanie właśnie co do pierwszych kroków w pracy, ponieważ studiowanie, nauka na studiach, to tak jak zresztą sam powiedziałeś na samym wstępie, coś zupełnie innego jak praca i bardzo chciałeś do pracy przyjść i już uczyć się na doświadczeniu firmy. I teraz pytanie, to jest ciężkie, to nie jest łatwa sprawa i jak radziłeś sobie i co mógłbyś poradzić nam, na czym się skupić przy właśnie spotykaniu się z problemami różnicy między tym, co jest na studiach, co jest w pracy oraz potem dalej, że często nie udaje się osiągnąć od razu tego, co się sobie zaplanuje na wstępie. No, takie wielopoziomowe te pytanie. Tak, jeśli chodzi o mnie, no to to jest to, co ja też polecam, co zresztą Izba mówi i wszyscy inni, bo tak między innymi w czasie to zrobiłem uprawnienie, nie? To także się pochwalę, ale powiem tak, że Izba zawsze mówi, że dlaczego ludzie od razu chcą robić swój własny biznes, nie? No i to też trochę takie jest pytanie, dlaczego, ja też już oczywiście to miałem, czyli jak ja kończyłem studia, to mówię sobie, a założę sobie swoją firmę i tak dalej. No, nie tak szybko. No, miałem dużo szczęścia, że tak powiem, tak się to wszystko potoczyło. Szczęścia to było bardzo dużo, ale też i ciężkiej pracy. No i tak naprawdę korzystając jakby z jednej strony miałem startupa, nie? Czyli jakby ja dowodziłem, ja robiłem wszystko, a z drugiej strony miałem tego opiekuna i też widzę, że w tej chwili brakuje ludzi, którzy są zaangażowani, którzy by chcieli robić. Znowu w 2008 roku mieliśmy ten dołek, a teraz się zaczyna hossa. Ja to widzę, bo w tej chwili no, musimy odmawiać zlecenia, nie jesteśmy w stanie przerobić wszystkich projektów.
i teraz już bierzemy tylko te najciekawsze, te najlepsze. Więc przypuszczam, że jak większość z was tu teraz skończy te studia, to będzie właśnie ten peak, nie? Czyli będzie ten moment, że naprawdę znowu zacznie się realizowanie fajnych projektów i będzie można się fajnie wykazywać. No duże projekty, duży problem, nie? To też jest jakby aspekt i może to dobrze, bo młodzi ludzie, czyli ja po tych studiach nie wiedziałem, z czym to się je, tak? I te hasło zastanówcie się, czy chcecie wygrywać duże konkursy, było jak najbardziej trafne, ale to wszystko zależy od człowieka, no jakie, to powiedziałem, jakie są wasze marzenia, tak? Pytanie, czy one się mogą nie zrealizować? Nie, nie sądzę, nie mogą się zrealizować, mogą się zmienić cele, bo cel zawsze się osiąga, tylko czasem człowiek nie do końca wie, czego chce, nie? Chińczycy mówią, takie największe przekleństwo Chińczyków, niech się spełnią wszystkie twoje marzenia. I to jest prawda, bo my czasem nawet nie wiemy, czego tak naprawdę chcemy. I ja powiem tak, no, ja miałem pewne założenia, ja dalej mam kolejne założenia i myślę, że oczywiście wszystko kosztuje, tak? Czas, poświęcenie siebie, rodziny, no nie mogę powiedzieć, że to była łatwa droga, ale prawda jest taka, że no chciałem tego, czerpię z tego mega satysfakcję i no naprawdę, chociaż było nie wiem jak ciężko, to przychodzi się na tą budowę, widzi się te wszystkie rzeczy, które się rysowały, które się gdzieś tam kombinowało. Pamięta się te wszystkie sytuacje, nie? Jak tam Kselek tam pisał całe specyfikacje i dzisiaj to się dzieje, nie? Także to jest po prostu niesamowite, ile osób uczestniczyło w tym projekcie, tak? Bo to też jest do podkreślenia, że oczywiście ten projekt to jest, robił zespół, wielki zespół i tutaj właśnie Klaudia jest jedną z osób, która uczestniczyła w tym procesie. To jest proces, myśmy ten projekt zaczynali w 2011 roku. Skończymy pierwszą fazę w 22 września 2017 roku, a finalnie w grudniu. Więc przez projekt naprawdę przyszło tysiące ludzi i myślę, że nawet jeżeli mieli tylko cząstkę z tego, to jest coś niesamowitego. Raz, że to jest niesamowita wiedza, niesamowita energia, ale dwa, że ile ludzie się nauczyli w tym etapie, poznali rzeczy, których nie ma. No, ja nie wiem, jak wygląda w tej chwili program szkolenia. Powiem tak, no uczelnia... No mam dobre wspomnienia, tak? Mam dużo takich złotych myśli, tak jak już wspominałem, nie wiem, od wojewódzki na przykład, jak uczył nas rozmowy z klientem, czy od Kubeca, czy od Zagały i tu jest mnóstwo fajnych, Słodowy ze swoim rysunkiem. No tysiące fajnych rzeczy się wydarzyło, natomiast nie wiem, czy to się zmieniło, mam nadzieję, że tak, chociaż jak zatrudniam ludzi, to chyba nie, że szkoda, że podczas całego toku studiów ani razu nie zrobi się projektu budowlanego. Przecież to jest no jak my mamy pracować? Przecież nasza praca polega na stworzeniu projektu budowlanego. To jest coś niesamowitego, że nikt, kończąc uczelnię, czy to krakowską, gliwicką, nie wie, na czym polega praca, nie umie zrobić projektu budowlanego. A wykonawczy? A co to jest? No więc... Jak widzicie, kunszt gliwicki jest widoczny, tak? Że jest silna idea, musi być uzasadnienie, nie robimy niczego, co uporządkowany chaos, tak? W najlepszym przypadku. I to jest na pewno wartość, którą tutaj uzyskałem. Ale no, mam pewnego rodzaju niesmak, że nie było, nie dowiedzieliśmy się, jak zrobić plan zagospodarowania terenu. Nie wiedzieliśmy, jak zrobić raport środowiskowy czy kartę informacyjną. W ogóle co to jest, tak? Jakbym się zapytał, to pewnie żaden z was nawet nie wie, co to jest. Operat wodnoprawny. To są podstawowe elementy. Jak przeprowadzić wycinkę, co to jest SKO i tak, no tysiące rzeczy. Nikt tego procesu nas nie nauczył. I to jest wielki problem. Jak ja byłem na Erasmusie, to co powiedziałem, przeżyłem tutaj wracając traumę. I to też jest do przemyślenia, dlaczego my, mieszkając za jedną rzeką, żyjemy w innej rzeczywistości. W Niemczech uczelnia wygląda w Kassel w ten sposób, że na początku roku nie było planu zajęć, tylko wszyscy siadali w wielkiej auli i w tej auli każdy miał książeczkę z rozpisanymi, proponowanymi przedmiotami. Studenci wybierali, jakie przedmioty chcą się nauczyć. To powodowało, że wykładowcy nie mieliby pracy, gdyby studenci nie przyszli. W związku z powyższym
przedmioty były najnowocześniejsze. To było po prostu wszystko, to były... My tam same wynalazki robiliśmy na tej zasadzie i to było super. Nie? To, w ogóle to zmieniło postać rzeczy, że na końcu roku, raczej semestru, była impreza polegająca na tym, że każdy wykładowca przeprowadzał, rozstawiał swoje prace wszystkich tych studentów i zapraszał całą uczelnię, że każdy mógł przyjść, zobaczyć, co oni robili przez te pół roku. Co zrobili, czego się nauczyli. I to było niesamowite, bo na przykład tutaj często się spotykałem, że wrzucało się pod drzwi projekt, nie? I albo taki sztapel tam plansz za niesamowite pieniądze i po kilku godzinach wychodził ten sztapel z ocenami. Nie? 3-4, nie? No wow, no ale co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle? Nie było w ogóle retrospektywy. I tam w Niemczech mówię, no kurczę, no to się da jednak, nie? Czyli przychodzimy i nagle się okazuje, że ci wykładowcy, oni opowiadają, że tu im się podoba to im się nie podoba, nie? Przychodzi ze 200 osób i każdy to ogląda, nie? I teraz można się pochwalić, jaką się fajną pracę zrobiło, albo dostać burę, nie? Że kurde, coś ty zrobił, nie? Mogę się postarać. I to dawało reklamę, że ten gość mówił, a fajne zajęcia, to ja sobie w następnym semestrze je wezmę, nie? I coś absolutnie nie do wyobrażenia. Ja byłem na zajęciach, które polegały na stworzeniu bar betonu, to znaczy chcieliśmy zrobić barek na tą imprezę, nie, na koniec semestru, z betonu architektonicznego, który miał być tak wyrzeźbiony jak karoseria samochodu, nie, czyli takie ukształtowanie, wszystkie inne rzeczy. Bo chodziło o to, żeby zobaczyć możliwości techniczne, wycinarek, tych drukarek 2,5D i tak dalej, no bo wtedy to powiedzmy takie rzeczy, my tam przyszliśmy, kurde, kosmos, nie? Co to w ogóle jest, nie? Że wow, ludzie ze wsi przyszli, nie? Także dla mnie to było niesamowite odkrycie. No i robiliśmy, nie? Cały semestr, tam wycinaliśmy, robiliśmy, no i przyszło do wylewania tego, oczywiście robiliśmy różne próby, ale zrobiliśmy ten cały barek, wylewamy, no i forma strzeliła, nie, wszystko się rozlało, dupa, nie, nic nie zrealizowaliśmy. No i no facet powiedział, no dobra, nie, sorry, to nie będziemy mieć baru na truskawki i szampana, no, może następnym razem. No i 2 lata później dostaję maila, tak z Kassel, nie, otwieram, co to jest. Nagle się okazuje, że tam co semestr oni próbowali to zrobić. I całą ścieżkę, co poszło nie tak, dlaczego to nie wyszło temu zespołowi, dlaczego temu i że właściwa formuła to jest to i trzeba zrobić to tak i tak. No i to jest uczelnia, nie? Uczelnia, która coś bada, coś, nie wiem, uczy i każdy, który uczestniczył w tym projekcie, miał tą swoją cegiełkę, to dostał informację, dostał formułę, jak to zrobić w przyszłości dobrze. Nie? I to było... No dla mnie no, odkrycie wow, że no, tak wygląda uczelnia, nie? Tak wygląda prawdziwa uczelnia, która chce czegoś nauczyć robić. Już nie mówiąc o tym systemie, że tam w Niemczech jeden dzień spędza się na uczelni, 4 dni spędza się w firmie, w pracowni, nie? Bo oni wychodzą z założenia, że dobra, nie uczą, nie robią tego projektu budowlanego na studiach, ale po prostu każą ci iść do biura, żebyś się tego nauczył. Nie? Także jak ja tu wróciłem, no to trauma była naprawdę duża, nie? Gdzie wchodziło się znowu w te... Także mój najszczęśliwszy dzień to było, jak opuściłem ten... W sensie zrobiłem dyplom i byłem uwolniony, no bo ja już byłem w innej rzeczywistości. Ja już robiłem projekty, gdzie no coś niesamowitego, nie? I w ogóle no mało co się nie pobiłem z recenzentem, tak? No bo... Dobrze, że była pani profesor Klemens, bo inaczej to by tak różnie mogło być. Bo ja już miałem 3 baseny na koncie, a mój recenzent uważał, że on wie lepiej, jak się to robi. Nie? No także to już potem było...